Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień. Witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie, a dzisiaj Hols Primarka. Zaczynamy. Cześć, cześć, jak Ci minął dzień? Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem okej. Słuchajcie, byłam ostatnio z moją kuzynką w Primarku, co mogliście zobaczyć zresztą na poprzednim vlogu. No i kupiłam co nieco. Niektóre rzeczy udało mi się złapać na przecenach, a niektóre kupiłam tak po prostu. I jest ich całkiem sporo, tak szczerze mówiąc. Będę Wam oczywiście mówić wszystko razem z cenami, więc zaczynamy. Szczerze to znalazłam trochę ubrań. Nie, że jakoś mega dużo, ale trochę owszem. Pierwsza rzecz, którą znalazłam, to jest taka koszulka z napisem whatever w kształcie serca jest ten napis. Wzięłam rozmiar L, żeby ona była taka wielka, oversize'owa. No i ogólnie ona jest naprawdę duża. Może być taka lekko sukienkowa, ale ja lubię takie czasami. I ja ją znalazłam na przecenie za 22 zł. Była przeceniona z 39. No i ogólnie wydaje mi się, że może być fajna, taka trochę streetowa, a jeśli nie, to nawet po domu będzie na pewno bardzo, bardzo wygodna. Kolejna rzecz z przeceny, słuchajcie, ja ostatnio bardzo lubię takie różne kamizelki i ta ma taki dosyć niekonwencjonalny kolor, bo jest to limonkowy zielony, taki żarówiasty. Ona jest taka trochę crop, kosztowała 26 zł. Była przeceniona z 50. Bardzo mi się podoba, ją wzięłam akurat już w rozmiarze M. W ogóle strasznie dziwne rozmiary poprawy różnych rzeczy, bo była najmniejsza i wydaje mi się, że będzie w porządku wyglądała. Staram się z nią niedługo zrobić jakąś fajną stylizację. Kolejna rzecz, którą znalazłam już nie na przecenie niestety, ale jak to zobaczyłam, to bardzo mi się spodobało. I jest to taki sweter. Zobaczcie, on też jest cropped i go wzięłam w rozmiarze S i kosztował 60 zł. Bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że będzie idealny na tę zimę. Będę go na pewno często nosić, to będzie taki mój, wiecie, go tu sweter, jak nie będę wiedziała co założyć, to będę zakładać po prostu ten sweter. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Jest miły w dotyku tak swoją drogą. Myślę, że długo mi posłuży. Kolejna rzecz, słuchajcie, jest jedzeniowa. Kupiłam dwie, dlatego że kupiłam dla mnie i dla mojego chłopaka. I są to, słuchajcie, takie, wiecie, czekolady do rozpuszczania w mleku świąteczne. I one mają smak miętówki, a ja kocham smak miętówki. I jedna taka czekoladka kosztowała 7,50. No i mam nadzieję, że będzie pyszna i wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, że będzie. Chyba dzisiaj z moim chłopakiem pójdziemy do jakiegoś świątecznego filmu i sobie odpalimy tę czekoladkę. Kolejna rzecz, to słuchajcie, zastanawiałam się, czy to wziąć. I pytam mojej kuzynki, jak myślisz, czy wziąć to? I ona tak wzięła i tak do mojego koszyka włożyła, tak ups, wpadło, no chyba musisz. Są to takie kolczyki, ja jestem nimi zachwycona. Bardzo mi się podobają, kosztowały 19 zł, więc całkiem dużo jak na Primarka. Ale jestem pewna, że i na jakieś różne eventy, i szczerze mówiąc, jak dla mnie to nawet na co dzień, bo wiecie, ja lubię różne takie wymyślate kolczyki. Będą idealne, więc absolutnie nie żałuję. Na pewno mnie zobaczycie w nich bardzo często. Kolejna rzecz, słuchajcie, to może być trochę too much information, ale jeśli jesteście w Primarku, to sprawdźcie sobie te seci. Ja mam taki biały, szary, czarny, cielisty i teraz jeszcze mam czerwony. Ten set kosztuje 30 zł. Jak coś, to na maksa polecam, sprawdźcie sobie. Kolejna taka bieliźniana rzecz, to są takie skarpetki. Zobaczcie, jakie one są grubaśne i długie. OMG. Dwie pary za 22 zł. I muszę je otworzyć, muszę je zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Patrzcie, skiet i je można tak rolować trochę na kostce, na przykład na leginsy, żeby tak wystawały i moim zdaniem one są takie grube, że wy nie macie pojęcia, naprawdę. Myślę, że zimą to będzie mój najlepszy przyjaciel. I jedno z moich marzeń wielkich to było posiadanie świątecznej piżamy, dlatego że ja nie posiadałam świątecznej piżamy. Mam różne tam, wiecie, serduszka w paski i inne takie, ale nie miałam świątecznej. I dlatego kupiłam. Były różne piżamy. Ogólnie w Primarku jest mnóstwo piżam. I zwykłe były po 40 zł, a świąteczne były po 65. Ale dzisiaj na pewno będę w niej spała. Już wczoraj chciałam w niej spać, ale chciałam Wam pokazać. Najpierw wzięłam rozmiar M, bo ja lubię, jak piżama jest taka bardziej luźna. I już ją otwieram razem z Wami. W ogóle to jest idealny pomysł na prezent, tak swoją drogą, moim zdaniem. Sprawdźmy to. Dobra, ojejku, a to obszerna jest ta koszuleczka. Taka szeroka, interesująca, no dobra. I dół też jest obszerny. Ona chyba jest oversize'owa sama w sobie, a ja jeszcze wzięłam bardziej oversize'ową. Tego nie przewidziałam. Myślałam, że jest obcisła. Serio jest wielka. Ale to znaczy, że będzie bardzo wygodna, wiecie? Więc ja kocham duże piżamy. I w dodatku można się na Wigilii najeść, nic nie będzie uwierało.
Klasa, zaraz się w nią przebieram, tak szczerze mówiąc, zaraz po nagraniu tego filmiku. Kolejna rzecz jest dla mojego psa na święta, słuchajcie. Jak ja to zobaczyłam, to ja mówię, ja to przecież muszę kupić Marvelowi na święta. Jest kostka dla psa z napisem Marvel. A jak wiecie, mój pies ma na imię Marvel. Nie będę teraz pipkać, żeby nie ogarnął, ale on to dostanie na święta pod choinkę. Będzie super! Przecież nie mogę doczekać, aż on się będzie nią bawił. Przecież to jest najlepsza rzecz na świecie. Słuchajcie, na przecenie znalazłam jeszcze kulę do kąpieli za 4,50 z literką S, więc mówię, a czemu bym miała nie wziąć, jak mogę wziąć? Zerknijmy, jak wygląda w sumie. A, taka jest, ale ładnie pachnie. No, po prostu kwadratowa z literką S. No, ale specjalna, wydaje mi się. Bardzo ładnie pachnie tak swoją drogą, tak jak cukierki pudrowe, bym powiedziała. I za 6 zł, słuchajcie, znalazłam jeszcze takie rzęski. Ja je bardzo lubię. One są, wiecie, końcówkami rzęsek tylko i naprawdę fajnie się wtedy oko prezentuje. Jest tak mocno podbity na końcu, takie kocie oko. Klasa, 6 zł. Prawie jak kradzież, słuchajcie. I kolejna rzecz, którą znalazłam w Primarku, to są kubki. Jak ja zobaczyłam te kubki, to ja mówię... Widzieliście kiedyś taki kubek? Bo ja nie. I muszę wam powiedzieć od razu, że ja go po prostu kocham. Kosztował 26 zł i nie żałuję ani jednej złotówki. On jest bardzo obszerny tak swoją drogą. I na maksa mi się podoba. No patrzcie, ta laseczka, ten domek tutaj. Kocham go. I znalazłam jeszcze jeden kubek. Ten był już za 17 zł i jest taki słodki reniferek. No przecież wyobraźcie sobie taki słodki wieczór na kanapie przy świątecznym filmie i razem ze swoją drugą połówką albo przyjaciółką pijecie gorącą czekoladę z takich kubków. No ja właśnie tak sobie wyobraziłam i dlatego kupiłam oba te kubki. Kocham świąteczne kubki. W ogóle kocham kubki. Słuchajcie, ostatnia rzecz, którą kupiłam w Primarku, to jest właściwie też coś, co bardzo chciałam stamtąd właśnie, bo są to po prostu te buty a la Agi, a la Emu. Ja kiedyś tam... Nie wiem, czemu mam rozmiar 39, tak szczerze mówiąc. Ale ja przymierzałam, więc chyba były dobre. Bo ja mam 38. No, ale w każdym razie ja miałam kiedyś buty Agi dawno temu. Nie wiem nawet ile. One się już rozpadają, a nie chciałam kupować kolejnych, dlatego że, no wiecie, ja już nie kupuję rzeczy ze skóry i tak dalej, więc postanowiłam sobie wziąć takie podróbeczki. I one mają mi służyć głównie za buty, które będę nosić na dwór z moimi psami, albo ewentualnie jak będę jechać do centrum handlowego. No ale ogólnie tutaj wokół domu przede wszystkim na zimowe sprawunki i rzeczy, więc kupiłam. I one w Primarku kosztują tylko 43 zł, słuchajcie. No i moim zdaniem naprawdę warto. Czekajcie, ja muszę je przymierzyć. Nie, no dobre. Takie akurat. Jak założę z nimi tę skarpetę, to będzie przeidealnie. No więc takie rzeczy kupiłam wczoraj w Primarku i szczerze jestem zachwycona z tych zakupów. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. A my widzimy się na moim kanale jutro o 18 każdego dnia, więc do zobaczenia. Cześć, jak ci minął dzień? Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem okej. Choć czasem ciebie nie ma, no mimo tego wiem, że